Bardzo droga. Oh, merci. Mam nadzieję, że mu się spodobam. Komu? No, na temu facetowi, z którym dzielisz pokój. Wszyscy pozbędziemy się go. Myślałem, że nie przyjedziesz. No. Wiesz, dostałam pracę w kabarecie. Nie mogłam odmówić. Wiem, wiem, że nie mogłaś. Ale ten pokój załatwiłem dla nas. Tak tylko, że jak przyjechałem, dostałem wiadomość od ciebie, że nie przyjedziesz. Ja tylko skończyłam występ, zaraz wsiadłam w samochód. Sherry! Ja piję tylko koniak. Ten facet ma buteleczkę koniaku. Poczęstujemy się. A gdzie on właściwie jest? Poszedł oglądać gołą babę, która lata po lesie. Kochanie. Za nas, Sherry. Niestety, całkiem dobrze. No, nadal jest taka zimna w stosunku do ciebie, to... Wiesz, ostatnio nawet zimniejsza. No, dlaczego ty się z nią nie rozbiegiesz? No, proszę cię, kochanie, rozmawialiśmy na ten temat, no nie mogę. Ale przecież jej nie kochasz. Ech, i tak i nie. Jest bardzo... jest doskonałą żoną, no. Bardzo porządna. Jak Niemka, wiesz, dom zadbany, na meblach nawet pyłka nie znajdziesz. Grządki po brudku tym odkurzaczem odkurza. Co to jest? Hak zakonnicy! Uj! Masz go na sobie występując? Tak! Chcesz, żebym go włożyła i zatańczyła tylko dla ciebie, Uj! Widziałem twojego nowego numera. A wiesz, bo to dość kosztowna zabawa. Wiem. Mam coś dla ciebie. A co takiego? A, wiesz, chciałem ci tu pokazać po tym. Możesz ale... mi teraz pokazać? No. Szef!